witajcie moje kochane gwiazdeczki wigilijne w nowym vlogu. Mamy dzisiaj wtorek i to będzie vlog wtorkowy, tylko po tym moim całym Lublinie i całym wyjeździe tam ja staram się umieszczać, że to 16, czyli sobota, 17, czyli niedziela. W poniedziałek nagrałam tylko dwie przebitki z lalami u Agatki, pięknymi zresztą. I to dzisiaj podrzucę do tego vloga. Zaraz biorę się za składanie. I dzisiaj wtorkowy vlog, czyli mamy 19, ukaże się już normalnie w nocy, po południu, ale jutro, bo dzisiaj jeszcze się ukazuje z niedzieli. W każdym razie jest drobne jakieś takie przesunięcie, słuchajcie, ale to nic, to dłużej Wam polecą najwyżej vlogi. Ja sama się pogubiłam w tym marketingu po prostu, ale to nic. W każdym razie witajcie. Kawka z Wami już jest zrobiona, a dzisiejszy vlog będzie pokazaniem Wam, co przytargałam z Lublina, więc akurat nie mamy żadnych planów, nic się nie wydarza, wiecie, trochę sprzątania, trochę takich rzeczy, jakieś zakupki drobne typu ziemniaki, bo nie ma nic. I jęczący kot przy okazji, jak srający kot na puszczy, więc nic ciekawego takiego do ogrania, więc ogram Wam piękne rzeczy, które przywiozłam. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać. I pytanie do Was, co jest najfajniejsze? Ciężko wybrać, więc taki duży prezent gwiazdkowy dla siebie. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać. Starałam się też pokazywać, od kogo to jest, od jakiego rękodzielnika, więc wiecie, możecie zaobserwować, popatrzeć, powitać i zachwycać się. Także do oglądania. Zastanawiałam się, jak Wam pokazać zdobycze z Lublina i uruchomiłam lampę. Kot sam się uruchomił, także te jęki, które słyszycie, to jest kot. I po prostu będę Wam tutaj pokazywała różne rzeczy. Ja w ogóle stoję, jest bardzo niewygodnie, ale myślę, że damy radę. Są to zdobycze z targów, są to zdobycze ze sklepu ezoterycznego, zresztą jak już tutaj widzicie po kartach. Ale Wam po kolei popokazuję. Będę lekko szumiała z tego względu, że część jeszcze rzeczy jest jakby spakowana w papiórki. I słuchajcie, może zacznę od tego, co mam na stole. Bardzo mocno marzyłam o butelce, ale nie takiej zwykłej butelce, tylko one były piekielnie drogie. Tylko o butelce z kamieniem w środku. Jak wiecie, energetyzowanie wody to jest taki mój trochę konik i w momencie, kiedy miałam wannę, to ja robiłam sobie kąpiele energetyczne z kamieniami. Natomiast pomyślałam sobie, że jeżeli już piję wodę, to też mogę ją naenergetyzować. Kamień, który wzięłam, nie wiem jaki jest, wygląda mi na kwarc zielony. To nawet Wam ostatnio mówiłam, że nie wiem, czy mam, czy posiadam przy wyroczni dnia codziennego. Nie, przy kawce z wróżką, ale no mówię, przemawia do mnie ta zieleń. I teraz też z tą zielenią to jest trochę tak, tutaj będzie Wam światło, to w ten sposób to nie wygląda. Z tą zielenią to jest trochę tak, że zbliża nam się chiński rok drewnianego smoka. I szmaragdowa zieleń jest jego kolorem, więc gdzieś mnie na tą zieleń ciągnie i sama jestem wybitnie zdziwiona. Głos też Wam będzie się zmieniał, bo siedzę i krążę wokół lampy po prostu. Słuchajcie, kupiłam dużo kart. Będziemy sobie robić wyrocznie. Przede wszystkim na pewno znacie już księżycologię i kartę wyroczni, bo to są karty dosyć popularne, dosyć mocno reklamowane. Ale ja ich nie miałam, bo chciałam je sobie zobaczyć na żywo, jak wyglądają, czy pasują mi w ogóle, jeżeli chodzi o jakieś przesłania. I powiem Wam, że i przesłania, i na przykład jeżeli chcemy określić czas jakichś wydarzeń, to będą one dosyć fajne. Tutaj mamy również tyły tych kart. Także właśnie księżycologię i to będzie pięknie się srebrzą. One są w srebrze. No, magia luster, magia księżycowa, magią srebrną jest. Więc powiem Wam szczerze, rewelacyjnie to wygląda, fajnie się trzyma w ręku, a my mamy kolejną wyrocznię na kawę z wróżką. Kolejnymi kartami, które zdobyłam, są
karty wyrocznia boskiej obfitości. One są małe, ale wy jak wiecie, ja wyrocznie to właśnie na te nasze kawy z wróżką zbieram. Mam takie fajne tyły. One są wielkości zwyczajnych kart i też mają fajne przesłania. Akceptacja, całkowita akceptacja tu i teraz otwiera strumień. Także będziemy sobie przesłania robić. Zobaczcie, jakie są świetne. Kolory super. I one były akurat jak na karty zupełnie niedrogie. Kosztowały około 50 zł. Także takie karty tutaj zdobyłam. Kolejne karty, którym nie mogłam się oprzeć, jest Rider Waite po prostu, ale Tarot Vintage, wydawnictwo Los Carabeo i właśnie w takim vintage'owym wydaniu, ja już sobie tutaj je przeglądam, jak widzicie, bo książeczka jest z tyłu, mają przepiękne wzory i oczywiście zgodność Rider Waite'owska jest, no to jest po prostu talia Rider Waite'a, ale kolorystyka jak na starym papierze i taka trochę przyblakła. Takiej talii jeszcze nie miałam, Rider Waite'a, a to jest taka moja podstawowa zawsze talia, jak nie wiem po co sięgnąć, to na pewno sięgnę po Waite'a i uważam, że są zaiste przecudnie. Czy kot w tle musi być kotem, który wrzeszczy? Musi być. Także Tarot Vintage, słuchajcie, jest właśnie kolejną talią kart. Kolejne karty wyroczni, odcienie emocji. One będą, słuchajcie, fajne. W ogóle są bardzo spójne. We fioletach, proszę bardzo. One nawet te swoje, książeczka jak książeczka, ale one nawet te swoje brzegi mają tutaj w takim lekkim holofiolecie. Zobaczcie, jak to przecudnie wygląda. Ale na przykład będą fajne do odpowiedzi na pytania, jak nie wiemy, kto co o nas myśli, słuchajcie, na przykład. Co myśli o mnie Zuzia? Zainspirowany, poruszony, pobudzony, stojący przed wyzwaniem. Czyli fajnie można odkrywać i swoje emocje, i cudze. Tutaj są pokazane rozkłady kart. Tu można zrobić swoje emocje jeszcze, których nie ma. No i cała talia właśnie wygląda w ten sposób. Rysunki nie są przerażające, są takie trochę nowoczesne, ale uważam bardzo fajne. I mi się spodobało to w nich, że właśnie mówią o emocjach, a my często ani swoich, ani cudzych emocji do końca rozgryźć nie potrafimy. W bardzo fajnym pudełku, twardym, także tutaj też będziemy się doskonale, myślę, bawić. No i ostatnia talia kart. Zobaczyłam dwie karty, bo było otwarte pudełko w sklepie i ona kosztowała 160 zł. Nie pytajcie. Ale zobaczyłam dwie karty, książeczka i mówię, Dorota, bierzemy. Słuchajcie, słowiańska estetyka, przesłanka, owszem. Dziewczyna ma jeszcze kalendarze, ja dzisiaj będę zamawiała od niej kalendarze, bo potem sobie powycinam rysunki i pooprawiam w antyramy. Kropka. Są tak przepiękne, że nie można było przejść obok nich obojętnie. Jedyną wadą tych kart jest to, że ten piękny rysunek z tyłu, który jest cudowny, no jest podpisana artystka. Niby fajnie, ale no to wiadomo, no tak, no niby fajnie, tak. Natomiast cała reszta tych kart, słowiańszczyzna, symbolika. Dziewczyna ma piękną kreskę, zrobiła te karty sama. Ja wiem, ile kosztuje wydanie kart, nawet w dwóch kolorach, czarno na białym, że tak powiem, biało na czarnym. Więc cenię się, nie dziwię, ale są po prostu przepiękne. I bardzo się cieszę, że zaobserwowałam artystkę na Instagramie, a artystka zaobserwowała mnie. Na pewno od niej zamówię jeszcze kalendarze, i te rysunki będą przy mnie po prostu. No, talia jest zaiste cudowna. Zaczęliśmy tak z grubej rury, czyli kartami, a teraz lecimy w różnego rodzaju pomniejsze rzeczy. Tą kawę, którą widzicie, to jest prezent dla mnie i dla Doroty od Agatki naszej. Agatka wie, że mamy ekspres, próbujemy różnego rodzaju kawy.
kawa podobno taka łagodna, pozytywna. Będziemy sprawdzać, oczywiście, że tak. Więc ona tutaj sobie stoi. I Zunia na targach zakupiła nam przepiękną ozdobę świąteczną ze słomy. Stara, świecka, pogańska tradycja słoma ozdoby. Wszystkie podłaźniczki, no różnego rodzaju, to się robiło właśnie. Słoma, papieru nie było, słuchajcie, papieru nie było. Więc tak to wygląda, jest uważam przecudowna. Dobrze, no lecimy dalej. Jak wiecie, jestem zbieraczem tabliczek, które umieszczam na słupu i mam różne, mam Forda, mam Mustanga, mam motory, rowery. Szukam jeszcze whisky Jacka Danielsa, tak typowo z takich tabliczek, ale tutaj za bezcen, bo to około 25 zł, a w Empiku te tabliczki kosztują 69 na przykład, te większe. Mam dwie takie tabliczki, które również zawieszę na moim słupku i będzie słupek jeszcze bardziej obtabliczkowany, także takie tabliczki również sobie, no nie są może ezoteryczne, ale jakby wpisują się w trend słupkowania, że tak powiem. Jak jestem w ezoterycznych sklepach, to zazwyczaj kupuję zwyczajne kadzidła, a uwielbiam nakczampę ze względu na jej zapach, także to jest taka kolejna sprawa, którą sobie zakupiłam. No nie jest to może jakiś wybitnie drogi zakup, ale to nie o to chodzi. Ma być zadowalające, a ten zapach uwielbiam. Bardzo teraz popularne na różnych stronach są tabliczki do wahadeł i również mogłam sobie trzy tutaj kupić. Yes, no, fazy księżyca, trójbogini, którą uwielbiam, więc w ten sposób to wygląda. To jest na takich, wiecie, dykciorach, dykciory, ważna rzecz. Druga, ups, tutaj backstage się dzieje, słuchajcie. Druga też jest, no, z dłońmi. Myślę, że do zdjęć będą w ogóle bardzo fajne. I jedna biała, choć czarne podobały mi się bardziej, ale to jest tabliczka OUI. Taka, wiecie, do wahadła. A propos wahadła i tabliczki OUI, można tak otworzyć portal, trzeba uważać. Natomiast ja już mam wprawę w duchowych przeprowadzkach przez otwarty portal, własną swą ręką wahadłowo-tabliczkową. Także wiem, jak się zabezpieczyć. Mogę tego bezpiecznie używać. Z rzeczy rękodzielniczych chcę Wam pokazać przepiękną nerkę. Te nerki są robione w ogóle na Insta, jak będę robiła przebitki, to będę umieszczała twórców, bo tutaj to nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać. Są robione z recyklingu. Grube warstwy. O, mamy Buka Handmade. Słuchajcie, super, że Pani ma ekstrunia. W momencie, kiedy będziecie widzieć na przebitkach jakieś mandale czy coś, to jest jedyne nie z recyklingu, tylko drukowana jak gdyby na materiale, ale moja jest w pełni z recyklingu. Drewniane koraliczki, słuchajcie, fajnie, bo w środku ma przedziałkę, kieszonkę i jeszcze z tyłu kieszeń uwielbiam, bo to jest na klucze albo na telefon, na taki szybki myk pod tytułem masz coś bardzo pod ręką. I znowu, słuchajcie, poszłam w zielenie jak nie ja, bo ja zawsze twierdziłam, że nie lubię koloru zielonego. Ale mam wrażenie, że ten rok smoka drewnianego, czyli szmaragdowy kolor, i to ja najpierw zachwycałam się zielonymi rzeczami, a potem Dorota mówi, ale szmaragdowy, coś tam. Ja mówię, wow, chyba intuicja jeszcze działa. Kolejną rzeczą jest tej przecudnej urody zimowy kubek, pracownia Panika. Tutaj macie, czekajcie, wszystkie Facebooki i Instagramy. Ręczna robota, bardzo sympatyczne osoby. Narzeczona robi, narzeczony sprzedaje, a narzeczony wygląda jak wiking z brodą, taki naprawdę ładny chłopak. Mamy tutaj, otagowane, tak? Piękny, bardzo mi się tak wpisuje w zimową kawkę. Nie tyle świąteczną, chociaż też, ale bardzo mi się wpisuje w zimową kawulkę. I słuchajcie, tutaj mam całą torbę drobnostek, bo no rękodzieło wiadomo. Mam zakupione dwa grzybki, z których jeden jest na prezent.
I to też rękodzielniczka właśnie na tych targach rękodzieła. Ja tak patrzę na te, mówię, to są przyszywane te maleństwa, koraliczki ręcznie. Mówię, wow. Także takie dwa grzybule. Wyciągamy dalej. Tutaj zakupiłam sobie misę kamienną, ponieważ takie kamienne misy na świece, na kadzidła, tu się nic nie dzieje, nie pęka, nie przegrzewa się, jest naprawdę zacna sprawa. I były one też czakralne, wszystkich czakr nie było, ale gdzieś tam się na czerwono zdecydowałam. Ja nawet nie bardzo wiem, co ja mam w tych rzeczach, słuchajcie, a już wiem. Księgi cieni też będą, słuchajcie. I tutaj mamy papirel.pl. Słuchajcie, zakupiłam kolczyki księgi cieni. I one są funkcjonalne, chciałam powiedzieć. Te maleństwa są funkcjonalne. I do tych ksiąg cieni, leżcie sobie tutaj, mam bardzo niewygodnie, także przepraszam najmocniej, dokupiła mi Agatka. W ogóle zobaczcie, pani ma wizytówki na materiale. Piękna sprawa. Znajdźcie panią na Instagramie i pozdrówcie ode mnie. A zobaczycie potem, jakie księgi są takie te dużego rozmiaru. Ale tutaj w jedwabiu Agatuś mi dokupiła do ksiąg moich wisior. Także taki piękny, zacny prezent tu się znalazł. No dobrze, idziemy dalej. Oczywiście nie mogło się obyć bez naklejek. No i tych naklejek. Aha, tu jest reklama sklepu, ale tu jest taka naklejka do księgi cieni będzie. Tutaj mamy takie holo holo naklejeczki. Tutaj o, takie będą. Proszę bardzo. Tu mam pewnie jakieś wizytówki i różne inne rzeczy, ale jeszcze w sklepie mogliśmy, słuchajcie, wylosować sobie kartę i zabrać ze sobą. Znacie te karty? No nie, bo ja je mam i stawiam i ja wylosowałam sobie taką. Jestem wibracją miłości, obdarowuję miłością i ją otrzymuję. Przepiękna rzecz. Koraliki. Pytałam panią, jak długo robi na przykład taką koralikową. To jest akurat pierścionek. Pani mówi 7-9 godzin, zależy jaka. Patrzę, czy ja mam jakieś namiary handmade. I do tego pięłszczonka, który ma jeszcze cenę i jest przecudny. Jest rozszerzany, ja to tak, wiecie, przepiękny. Dostałam jeszcze gratisik, czyli mogłam wybrać sobie super skrzata. I super skrzat jest welurowy, na bogato. Takie super skrzaty, leż sobie tutaj, kochany. Takie super skrzaty są rewelacyjne. Poczekajcie, niech ja ściągnę, bo ja go potem obetnę cenę, założę i będę już nosić te szmaragdowe kolory. Ja się przy zielonym zatrzymałam, ja sama sobie kolejny raz zdziwiona byłam. Także naprawdę wam powiem, szok i niedowierzaniem. Co tam dalej łowimy? A, no to taka popierdółka. Ale no rowerek musiał być. No jak bez rowerka. Widzicie tutaj. Mamy kolejne pudełeczko. To jest kupione na prezent. Na gwiazdkę pewnej osobie, która miała kłopot z czakralnymi przestawieniami, a tu mamy, zobaczcie, doskonale oczakrowane czakry. Także naprawdę biały na końcu, tak jak powinno być. Tutaj nam nikt efektu Mandeli nie zrobił. Idę bliżej po tą torebkę, bo nie widzę, jak wyciągam i co wyciągam. O, zobaczcie, tutaj prezent do gadki. Taki piękny cosiek z drewno i ma worek prezentów pełną moc. Naprawdę cośki są czasem rewelacyjne. Jak człowiek jest świrem lalkowym, to z bardzo starego drewna Shop Pracz. To jest, ja mam od Agatki już niedźwiedzia deskę. To są właśnie jakieś takie, wiecie,
była kiedyś 200-letnia drewniana stodoła i z takiego drewna są robione. To wszystko takie rękodzielnicze i ma swoją historię. Słuchajcie, pielniczek, bardzo w porównaniu z tymi moimi pielniczkami, to jest majstersztyk, ale pierniczki. Ciastko bombka, to też sprezentowane. Ma bardzo fajną świeczuszkę, to też od Agatki prezent. Świeczuszka, to użyję tego buta, jak będę chciała nowy krok w życiu zrobić, słuchajcie. I mamy kto? To są gratisy, bo zaraz Wam pokażę, co jest nie gratisem. Gratisy to mamy dwie świeczuchy, o, zapachowe. Prawda, to się, podgrzewacze się zawsze przydadzą, ale właśnie pani, jak ona się nazywa? Do OSCHA. Ja wypatrzyłam, słuchajcie, na Instagramie, a Agatka zakupiła ostatnią sztukę dla mnie. Już więcej tego nie było. Jest bardzo przepiękny talerzyk. To jest talerzyk ponic, słuchajcie, ale takie ponicki. Choć tu ponicku czasem są. No, come on, najcudowniejsze. Czyż to nie jest przecudne, słuchajcie, z tym maleńkim domkiem, z tą choineczką, to jest domek z piernika, to jest zima, wesołych świąt, po prostu na biżuterię, no, ponic, ponic, ale takie ponicki to po prostu są czasem najcudowniejsze na świecie. No i tu mamy tą do oschnę, tak, też sygnowane, więc super, no przepiękny. I od razu Was witam w kraju bombek robionych na hafciarce z materiału. To też jest jarmark. I tutaj pani robiła. Ja zakupiłam w ilości hurtowej, miałam zniżkę, ponieważ takie bombki trafią też do niespodzianek świątecznych, ale uważam, że są rewelacyjne. Wy wiecie, że ja mam choinkę pluszową, że tak powiem, i misiową, i materiałową. To jest dużo takich sweterkowych rzeczy, więc te bombki to są złote, srebrne, to złoto nie, złote, acz skromne, ono nie razi mocno, srebro fajne. Także myślę, że będą świetnym, rewelacyjnym prezentem również. I jedną kupiłam taką większą, ona była droższa, ze scenką myśliwską, tym się skojarzyło, reniferki, więc też myślę, że to tak na bogato i po hrabiowsku. Bardzo fajne rzemieślnictwo, że tak powiem. No i teraz przechodzimy do meritum sprawy, czyli ksiąg cieni, słuchajcie, właśnie pani od tego papirel.pl, pozdrówcie ją na Insta od wróżki, będzie wiedziała, że to ja, no, trzy razy byłyśmy normalnie, robi ręcznie księgi. Jedne są, no, zresztą kokardka, piękna wstążka, nie tam byle jakość. Jedne są z papieru, który nie jest postarzany i one mają więcej kartek, ale to jest to wszystko, wiecie, szyte, no, sygnowane, to dobrze, to nam nie ucieknie nazwa. Nie wiem jeszcze, jak się po tym pisze i czym, bo to też trzeba dobrać, ale są piękne. No i oczywiście na zamówienie można robić. Ja wybrałam eł, w sensie takim, że podobało mi się, bo śliwki to prawie wiśnie, no nie? To tak poszło. A eł jak łask. Ja wiem, że to nie Joanna, nie cokolwiek, ale nieważne. Po prostu podobała mi się księga, ale można zamawiać u tej pani księgi. Ona jest naprawdę rewelacyjna. Agata tylko zapytała dwie czy jedną, jak wróciłam. Ja mówię dwie. No już Wam pokazuję drugą. Słuchajcie, przepiękne, znowu zielone. Nie pytajcie. Zielone, zielona, przepiękna wstążeczka. I ta pani sama postarza kartka po kartce. Każda jest inna, są ręcznie postarzane. To nie jest żaden wydruk. Tych kartek tutaj jest mniej, ale myślę, że taka zielona księga w sam raz będzie na sennik. Ja już jedną podobną mam właśnie na sennik wykorzystaną. To wszystko jest po prostu przepiękne, przecudowne. I ostatnia rzecz do pokazania. Book of Shadows, słuchajcie, bawola skóra. Trochę mniejsza od A5, ale znacznie grubsza. Zobaczcie ten papier. To jest, ja nie wiem, oni to rwali prawie tak, tak postarzone. Zamykana w ten sposób. I mamy tutaj podbitkę zrobioną. I kolejne karty. Na tym się będzie bardzo dobrze rysowało, może trochę gorzej pisało,
aczkolwiek sam design tej księgi jest po prostu rewelacyjny. Z przodu i z tyłu opisane, tutaj widać, że bindowane i szyte ręcznie, i właśnie ten rodzaj papieru. Także przyjechałam zaopatrzona w karty, w księgi, w drobiazgi, pierdółki, ręcznie robione. Ja osobiście jestem zachwycona. A jak Wy? No właśnie. Co Wam się podoba z tego wszystkiego najbardziej? Kategorie karty i kategorie księgi i kategoria cała reszta. Także czekam na Wasze komentarze. Sama jestem ciekawa.